No dobra, pa. Ready? Wystartowałem sam siebie. Sycylijczyk na szachownicy, proszę państwa. Idzie D4, czy pójdzie CD? To jest proste pytanie. Trochę podpowiadam, ale... No nie, no B6 tutaj nikt nie gra. Ale dlaczego nikt tu nie gra B6? Tego nie wiem. Dobra, goniec B5, check. Mhm. Aha. I A4. A, niech tutaj leci pionek. Niech idzie, jak to mówi Zichu. Mój rywal jest, kurczę, podejrzanie cicho. Knuje. Knuje coś tutaj. A! Może roszada. To jest jakaś opcja. Ma lepszy czas niż ja, słuchajcie. Nie podoba mi się to. Mhm. Tak. I wyjaśnia gońca. A goniec grzecznie na E2. Po zroszowanku jesteśmy. Pięknie rozwinięte skrzydło królewskie u kolegi. No, powiem szczerze, wybił mnie z tym B6 całkowicie z przygotowania. Chyba długo szykowany prep był na mnie jednak, jak w turnieju kandydatów. No jasne, że tak mógł. Wisi tutaj, ja po bronie, tu. Końce 3, proszę. No. No jak pominie, widzę, że jest na czym myśleć. Tak jest. No pytanie, gdzie Czarnopolaka wprowadzić do gry? A, zbił, dobra, jasne. Skok bije. Pytania się rodzą w głowie, co dalej. Kto jest na szachownicy lepszy, kto gorszy? Kto ma więcej łapie? Dobra, pyk. Hetman bije D4. No i skrzydło jak stało, tak... Jak spało, tak śpi właściwie. Skrzydełko królewskie. No, tutaj rywal dłuższy zamysł. I zdecydował się na E5. Potężne posunięcie z tempem na hetmana, proszę państwa. Gdzie tym hetmanem obejść, żeby nie blokować gońca? Fachowcy mówią, że bezpiecznie jest do spodu. Rurkowce na dnie oceanu, moi drodzy, śpią. Są bezpieczne, nie wychylają się. Tak też mój hetman. Póki co do bazy. Goniec E7. Rywal zacznie odwijać nawet nie wiadomo kiedy. Potężny ruch król H1. Bo mi nie widzę, że zaskoczony, ale to jest głęboki prep, proszę wierzyć. I zostajemy z izolakiem po F4. To ma izolaka, musi niańczyć pionka, ale ma więcej przestrzeni. Więc ma więcej... Czy jest takie słowo manewrowości? Jego figury mogą lepiej manewrować inaczej. Zastanawia się, czy huknąć pionka, który no oczywiście nie jest za darmo. Mobilności chyba bardziej. Dziękuję. Ty w końcu dajesz korepetycję z polskiego. Nie daj. My name is Maciek, I love playing chess. I teraz pytanie, Łuki ma minutę 13. Tu jest dużo czasu do namysłu, słuchaj. O, ja myślę, że jeszcze można spokojnie pomyśleć, czy bić tego pana, czy nie. O, to przez to jest plus 2 sekundy inkrementu, to ja bym na twoim miejscu jeszcze się przeszedł po kotleta. No dobra, no. O, to teraz ja pomyślę trochę, bo tego się nie spodziewałem. W sumie logiczny ruch, ale się go nie spodziewałem. Dlaczego? Nie wiem. Ja nie traktuję poważnie rywala. Przepraszam, jeśli tak. Może być. To jest twój błąd. Ajajajajaj. Dobra, to jest bardzo pytanie. A! F5, jedziemy dalej. Ja już mam plan gry. To był czas do namysłu. 55 sekund. Para gońców po obu stronach. Biały troszeczkę wyżej. Pion na F5 jednak wbity niczym gwóźdź w dechę i otwiera pozycję. Oddając pionka. Bez sensu. Tak jest. Bardzo chętnie weźmiemy zatem. Bicie. I rywal w takim razie zostawia mnie z pionkiem B, który jest z pionkiem wolnym. 35 sekund na desce. Trzeba grać szybko, niedokrotnie, niedokładnie, na pamięć. A, dlatego król odszedł. Byłby szach i leciałby goniec. Moi drodzy, wszystko przewidziane. Wymiona. Myśli, że wisi goniec, ale patrzy, że jednak skoczek może odbić. Dobrze, że
Dostrzegł tę szansę, nie tą ręką wciska. To nieważne jest wszystko, to nie ma znaczenia. Życie jest nowelą. Brutalne i, proszę bardzo, widełki, jeszcze jest wyjście, jeszcze można wycofać hetmana. Piękne posunięcie, to samo ręką wciskamy zegar. Bądźmy w porządku. I teraz robimy tak zwany rooklift. Ty powinieneś powiedzieć, jak się nazywa ten manewr. Rooklift. Dobrze. A! Zahaczył. Zahaczył. Epa! I tak mógł. Tą samą rączką wciskamy zegarek i ustawiamy wieżę na jednej linii z królem. Czy rywal to Ola? O Jula? Ola? Oleje, Ola. Ola! 6 sekund na zegarze. Proszę Państwa, samobójczy ruch nastąpi. I teraz tempo na wieżę. 6 sekund odszedł, nie patrząc na nic. FG. Poświęcamy hetmana? Jeszcze nie. Przyjdzie na to czas. Lesz emocje. Proszę Państwa, czy tutaj dobrym ruchem będzie... Oh my gosh, that's the move, Hetman G4. Czemu przekliknął zegar przed ruchem? Oszukista! No, nieładnie, nieładnie, tak nie robimy. A dlaczego tutaj D5? Co tutaj poszło? What the fuck is this? Naprzód! Jestem sprzymierzeńcem wiatru, niech bije, niech bierze pionki, które są zadane. Nie można, związanie jest, proszę pana. No i bends i check i mate. O Jezu, alko szachy, człowiek.